Hej, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Monika i zapraszam Cię na nowy filmik. Dzisiaj będziemy coś testować, więc miłego oglądania. Jak już Wam zaznaczyłam, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i z nowym testem. Jest to dla mnie całkowicie coś nowego z kilku powodów, ale zaraz wszystko opowiem. Wróciłam właśnie z urlopu z Polski. Był to bardzo ultra krótki urlop, ale nie narzekam. Najważniejsze, że udało mi się spędzić odrobinę czasu z bliskimi mi osobami oraz oczywiście poczynić niewielkie zakupy w Polsce, w szczególności w drogerii Rossmann, ponieważ niestety do innych drogerii nie dotarłam. I w Rossmannie znalazłam podkład, a dokładnie jest to fluid mineralny i tutaj już Wam od razu powiem, że jest to dla mnie totalna nowość, dlatego że z minerałami miałam różne przejścia, różne przeboje już za czasów nastoletnich. Niestety minerały u mnie na mojej skórze porowate, jak widzicie, bardzo źle się zachowywały, podkreślały mi strukturę skóry, osiadały, robił się taki pudrowy, no brzydki efekt. Dlatego postanowiłam nie iść w ten temat, nie zagłębiać się, tak? Chociaż minerały tak naprawdę bardzo kuszą mnie już od dłuższego czasu, zwłaszcza kiedy moja skóra stała się skórą dojrzałą. Nie mam już problemów, że tak powiem, z zaczerwienieniami. Już bardziej się ta skóra uspokoiła. Pory są nadal widoczne, ale miałam ochotę wielką spróbować znów minerałów. I tutaj Bilenda wypuściła podkład, dokładnie fluid właśnie mineralny. Jest to rozświetlający fluid mineralny z sokiem truskawek, więc tym bardziej jestem nim zaciekawiona. On zbiera w sieci bardzo dobre, korzystne opinie, dlatego tym bardziej sięgnęłam właśnie pod ten produkt. Jest to numer 02 naturalny beż. I myślę, że z kolorem również trafiłam. Opakowanie jest bardzo przyjemne, wizualnie zachęcające. Mamy go tutaj 30 ml, więc standardową pojemność podkładu. I to, że jest to podkład mineralny, jest to pierwszy taki nowość dla mnie, tak? A druga, jestem niezmiernie ciekawa, ponieważ jak wiecie, testowałam już na kanale podkład marki Bilenda, również Makeup Academy i on, możecie sobie zobaczyć, jak on ze mną współgrał, więc tutaj troszeczkę obawiam się, czy nie będzie powtórki właśnie z rozrywki i czy ten podkład się u mnie sprawdzi. Przechodzę już do makijażu i tutaj Wam tylko powiem, że na swoją skórę nałożyłam dzisiaj pielęgnację, jak zawsze, nawilżającą, dobrze znaną oraz wszystkie produkty, które będę tutaj używać na twarz, są mi dobrze znane i jestem pewna, że one nie wpływają totalnie na ostateczny wynik tego testu, więc zaczynamy. Swoim zwyczajem podkład będę nakładać zwilżoną gąbeczką. Jeszcze Wam powiem tylko, że dzisiaj mam takie troszeczkę dziwne oświetlenie, ale to tylko dlatego, że mamy pochmurny dzień. Dzisiaj mam naprawdę dobry dzień do testów, dlatego że jest duszno, jest tutaj pochmurnie, ale jest duszno, taki typowo letni klimat, dość mokro, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie pod koniec dnia. Ja tylko wspomnę, że nagrywam wideo rano, nie wziąłam nawet zegarka, ale jest naprawdę rano. I od początku mogę Wam od razu powiedzieć, że po odkręceniu tubki, jak widzicie, mamy zwykłą tubkę bez żadnego fancy zamknięcia. Zaraz sobie wycisnę go na dłoń. Pachnie dość przyjemnie, tak kremowo, a myślę, że trafiłam z kolorem, ponieważ jak możecie zauważyć, bardzo ładnie wygląda na skórze. Jest to taki beż, troszeczkę wpada w cieplejsze tony, ale myślę, że trafiłam. Więc normalnie nakładam go na buzię. Jest on, już widzę konsystencji bardzo takiej gęstej, treściwej, niczym właśnie krem.
więc zobaczymy, jak się sprawdzi, czy nie będzie podkreślał moich porów. Ja dzisiaj jestem bez bazy i już wklepujemy. Dobrze, cienka warstwa podkładu wklepana. To, co rzuca mi się na pierwszy od razu rzut oka, to jest to, że on przepięknie wygląda na skórze. Jest niczym druga skóra tak naprawdę. W ogóle nie widać go, że mam coś na skórze, tak? Że mam coś na buzi nałożonego. Jest bardzo, bardzo ładnie wyrównujący koloryt. Zniwelował moje zaczerwienienia. Nie podkreślił zmarszczek, żadnych porów, więc jak na razie, i nie zmienił koloru, co jest dla mnie bardzo ważne, więc jak na razie jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że ja go w ogóle nie czuję, mimo tego, że on ma taką dość gęstą formułę takiego zbitego kremu, to na buzi naprawdę jest bardzo przyjemny, niewyczuwalny. Wręcz jakbym nałożyła po prostu zwykłą pielęgnację i efekt nieziemsko mi się podoba. Wydaje mi się, że on również tutaj wygładził mi skórę, więc no wielki, wielki plus. Dobrze, teraz wykonam makijaż, skończę po prostu makijaż twarzy i przyjdę do Was na podsumowanie i moje wrażenie pierwsze, jak pracowało mi się z tym podkładem, a dokładnie produktami, które dobrze znam na tym podkładzie. Będzie tutaj również konturowanie na mokro, konturowanie na sucho, więc produkty suche, puder. Zobaczymy, jak będą ze sobą współgrać, więc za chwilę się widzimy. I oto przychodzę z krótkim podsumowaniem, takim wstępnym. Powiem Wam, że nadal jestem zauroczona podkładem, jak on leży na mojej skórze, a dokładnie się mną wtopił i nie jest w ogóle wyczuwalny. Dodatkowo pięknie wygładza, nie odcina się tutaj nigdzie, naprawdę bomba. Konturowanie na mokro przebiegło bez żadnych komplikacji, bardzo szybciutko, znany mousse Chanel bardzo ładnie się rozłożył równomiernie na policzkach, nie było w ogóle tutaj mowy o jakimś problemie z podkładem. Wszystkie pudrowe produkty również zachowały się idealnie. Nie widzę tutaj żadnych mankamentów, jeśli chodzi lub problemów, jeśli chodzi o nakładanie tych produktów. Puder nałożyłam go swoim zwyczajem, nałożyłam go flat topem w niewielkiej ilości, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, u mnie dzisiaj jest deszczowo, ale duszno, parno i dlatego lubię, żeby moja skóra nie była aż tak bardzo przypudrowana, ale jednak chciałam zobaczyć, jak puder będzie współgrał, dogadywał się z tym podkładem i jak na razie wszystko ładnie, tak jak chciałam, zachowany jest, idealnie wygląda. Spojrzałam na zegarek wcześniej i mamy godzinę 9:45, więc myślę, że tak około godziny 19 się Wam pokażę i podsumujemy sobie
Ten podkład jak na razie mam wielką nadzieję, że utrzyma się stan makijażu i tego, jak ten podkład wygląda na skórze. Na razie wygląda fenomenalnie, więc widzimy się po kilku ładnych godzinach. Dobrze, jest godzina 19, makijaż skończyłam chyba koło coś 10, więc cały dzień miałam go na sobie. Przechodzę do Was teraz z krótkim podsumowaniem, dlatego że u mnie pada deszcz i mam ochotę na taką gorącą kąpiel, dlatego nie przedłużając, skupmy się na podkładzie marki Bilenda. I teraz tak, po całym dniu mogę Wam powiedzieć szczerze, tutaj jest oczywiście niekorzystne światło, jak to w każdej łazience dla mnie, ale chciałabym Wam powiedzieć, że podkład się wyświecił, chociaż on wygląda nadal akceptowalnie. Nie jest to tak, jakbym się oblała rosołem, więc wydaje mi się, że jak za taki tani i lekki podkład, znaczy lekki, bardziej kremowy, to on bardzo dobrze się spisał na mojej mieszanej skórze. Oczywiście strefa T, jakbym ją tutaj odsączyła, przypudrowała, myślę, że jeszcze byłaby spokojnie kilka godzin zdatna do użycia. Reszta trzyma się na tym podkładzie bez zarzutów. Podkład, co najważniejsze, nie ściemniał w ciągu dnia. Nadal jest taki sam, jak właśnie kiedy go nakładałam. I tak możecie zauważyć, skóra wygląda dobrze. Tutaj nie patrzcie, oczywiście coś mi się stało, ale oczywiście tutaj pory, no nie ma się co tutaj oszukiwać. Oczywiście kiedy nie użyłam bazy pod podkład na pory, one są mocniej widoczne. Ja te pory mam, moja skóra jest taka i po prostu tego się nie da zmienić, ale jestem bardzo zadowolona z tego podkładu. Moje pierwsze po wielu, wielu latach, że tak powiem, powrót do minerałów okazał się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Myślę, że to jest świetny podkład, zwłaszcza, że one chyba mają tam cztery kolory, więc coś na pewno znajdziecie. Jak już powiedziałam, dostępne są w Rossmanie, naprawdę. I w taki dzień, jak ja dzisiaj miałam, czyli było i duszno, i parno, i deszczowo, i zimno, myślę, że naprawdę zdał egzamin i będę po niego dalej sięgać. Teraz będę próbować go nakładać na przygotowaną skórę właśnie z bazą wygładzającą, aby jeszcze bardziej zniwelować widoczność moich porów. Co wcale nie jest takie łatwe niestety, ale ten podkład wcale tych porów aż tak nie podkreślił, więc tym bardziej wielki plus. A ja po więcej zdjęć odsyłam Was oczywiście na bloga. Dajcie znać, czy znacie ten podkład, czy jesteście jego fanami, czy może totalnie się u Was nie sprawdza. Dobrze, ja się z Wami żegnam, wskakuję do gorącej kąpieli i życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru. Widzimy się w następnych filmikach. Buziaki, pa, pa!